Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym Zagrajmy na tym kanale, tym razem z gry o nazwie Yumemi Melancholy. Yumemi jest oczywiście kolejną grą horror na tym kanale, bo jakżeby inaczej, ale dodatkowo jest to visual novelka, czyli coś, czego dawno nie było. Gierka jest oczywiście w wykonaniu grupy Sharon, albo samej Sharon, już sam nie wiem, czy robi to grupa osób, czy jedna osoba. I już zdążyłem sobie w opcjach wyspoilować, że gierka ma voice acting, ponieważ mamy tutaj potężny suwak od głosów. Także Sharon ostatnio uderza mocno z budżetem i coraz więcej mamy tego voice actingu w jej grach. No ale dobra, zaczynajmy. Nie mam pojęcia, o czym jest ta gra. Ta gra zawiera sceny przemocy i groteskowe jakieś tam bzdurki. To jest praca u fikcji. Wszelkie podobieństwa do czegokolwiek są przypadkowe. Sharon prezentuje. Podoba mi się to, że coraz częściej używa obrazka z wanilii. To wszystko wydarzyło się pewnego razu. Światła przedostające się przez szczelinę pomiędzy firankami zaczęło świecić w moje oczy. To był kolejny poranek i ja już miałem wydostać się z mojego łóżeczka, kiedy nagle zobaczyłem coś dziwnego. Ach, znam to uczucie. Myślę, że mam gorączkę. Zaczynam mieć dreszcze, a moja głowa jest jakaś zamglona. Wygląda na to, że się przeziębiłem. Ale nadal, ja mam dzisiaj pracę. To jest najgorsze. Próbowałem się zmusić, żeby usiąść prosto, ale moje ciało nadal się trzęsło i mnie nie słuchało. Nic z tym nie zrobię. Muszę wziąć wolne. Znowu będzie na mnie krzyczał mój szef, ale nie mam innego wyjścia. Nie byłem głodny, ale zmusiłem się, żeby zjeść trochę chlebka ze spożywczaka, a potem wziąłem swoje zimne leki. Czyli piwo. Zadzwoniłem już do mojej firmy. Powinienem odpocząć. Pójdę do szpitala około południa. Dzisiaj i tak jest dzień roboczy. Później pomyślę, co robić. Kiedy o tym myślałem, zamknąłem moje oczy. Moja świadomość nagle się odcięła. Prawdopodobnie dlatego, że te leki zaczęły działać. Nazywam się Shitaro. Pomimo tego, że wyglądam młodo z perspektywy innych ludzi, ja właściwie jestem pracującym dorosłym. Jestem twoim typowym pracownikiem z biura, który żyje w pojedynkę. Ja nie mam teraz dziewczyny, ale to nie znaczy, że nie mam doświadczenia w miłości. Mógłbym zdobyć dziewczynę, jeżeli bym chciał, ale nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby myśleć teraz o małżeństwie. Więc na razie jest dobrze. Nieważne, jak bardzo jestem leniwy, nikt nie będzie zwracał mi uwagi, a moi rodzice nie będą na mnie krzyczeć. Żyję wolnym życiem kawalera i podoba mi się to. Kiedy byłem mały, byłem trochę rebelem. Kiedyś nawet wyznałem miłość dziewczynie, w ogóle się nie bojąc. Czuję, że kiedyś byłem bardzo pochopny i wolny, ale... Być może z czasem trochę dojrzałem. Mawia się, że czas zmienia ludzi, ale wygląda na to, że to prawda. Teraz... Spokojne życie jest moim priorytetem. Nareszcie cię odnalazłam. Usłyszałem czyjś głos, ale skąd? Kun... Czy ty śpisz? Czułem, jak ktoś mnie wzywa, ale musiało mi się tylko wydawać. Żyję w tanim apartamencie. Ściany tutaj są naprawdę cienkie,
Czasami słyszę głosy z innych pomieszczeń. Ty masz gorączkę. Biedactwo. Jest tak głośno. Co jest nie tak z tymi głosami dzisiaj? Czy jest już południe? Czuję, że spałem dość długo. Prawdopodobnie powinienem się podnieść. O mój Boże, różowa alternatywka. Ach, przepraszam, czy ja cię obudziłam? Kiedy otworzyłem moje oczy, przede mną stała nieznana mi dziewczyna. Wygląda trochę jak ta postać z Needy Streamer Girl Overload. Zawsze mieszam tytuł tego. Ona spojrzała na moją twarz z zakłopotaną ekspresją. Dzień dobry, Shikun. Jest już południe. Twoja gorączka w ogóle nie spada, ale nie martw się. Yume się tobą zajmie. Kim jest ta dziewczyna? Ja nie znam jej imienia ani twarzy. Nigdy przedtem z nią nie rozmawiałem. A pomimo to, ona do mnie mówi, jakbyśmy byli bliskimi przyjaciółmi. Tak jakby to była najbardziej naturalna rzecz na tym świecie. Zaskoczyłeś mnie, Shikun. Leżałeś w łóżku z naprawdę bolesną ekspresją w godzinach pracy. Złapałeś gorączkę. Właściwie to przeziębienie, ale dobra. Ale nie martw się. Dzisiaj Yume zajmie się tobą cały dzień. Niedługo będziesz jak nowy. Ona ma naprawdę ładną twarz i wygląda dość uroczo, ale to co mówi to nonsens. Po prostu, co się dzieje? Kim jesteś? Piu, dlaczego się ze mną droczysz? Och, rozumiem. Twoja gorączka sprawiła, że zapomniałeś o Yume, prawda? Nazywam się Yumemi. Urocza, dbająca, kochana, słodka i marzycielska dziewczyna Shikun. Kocham zbierać urocze rzeczy i próbować make-upu. Jeżeli powiesz, że noszę za dużo make-upu, zabiję cię. Aha. Moje ulubione zwierzęta to jednorożce i króliki. One są takie urocze. Kocham Shikun. Mojego chłopaka Shikun. Mojego partnera Shikun. Mojego ulubionego Shikun. Ja po prostu kocham Shikun. Okej, point taken. Yume mieszka naprawdę blisko. Mieszkamy praktycznie razem. Zaraz obok pokoju Shikun. Po tym jak to powiedziała, wskazała na moją szafę. Co? Wygląda na to, że naprawdę niebezpieczna kobieta zawiesiła na mnie oko. Ach, racja, Shikun. Ty jesteś głodny, prawda? Yume dopiero co poszła na zakupy. Zrobię lunch za chwileczkę. Poczekaj chwilę. W sensie obiad. Lunch to obiad. Nie wiem czemu powiedziałem lunch, ale okej. Po prostu poczekaj tutaj. Shikun, ty nadal jesteś chory. Po tym jak to powiedziała, dziewczyna o imieniu Yumemi radośnie udała się do mojej kuchni. Czemu nie gotuje w szafie, skoro tam mieszka? Co powinienem zrobić? Szalona kobieta jest w moim domu. Ona powiedziała, że mnie lubi, ale czy ona nie jest jedną z tych stalkerek? Ona powiedziała, że ze mną mieszka, ale ona mieszka w mojej szafie bez mojego pozwolenia. Przepraszam. Jezu, jakie to jest głupie. Czekaj. Czy to znaczy, że ona ma kopię klucza do tego domu?
Minęły 2 lata, od kiedy się tu wprowadziłem, ale nie pamiętam, żebym kiedykolwiek robił kopię. Ach, moja głowa boli. Co ta Yume mi próbuje mi zrobić, kiedy jestem chory? Słyszę, jak radośnie sobie nuci coś w mojej kuchni, nie zdając sobie sprawy z mojego stresu. Co powinienem zrobić? Zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, żeby ją tak zostawić. Ja... Safe. Okej. Zadzwonię na policję. Każdy myślący człowiek, który nie jest simpem. Ani dziwnym człowiekiem. Tak, powinienem wezwać policję tak szybko, jak to możliwe. Nieważne, jak na to spojrzę, ona jest podejrzana. I kto wie, co zrobi, jeżeli ją tak zostawię. Najlepsze, co mogę zrobić w tej sytuacji, to pozostać spokojnym i pozwolić, żeby policja się tym zajęła. Myśląc o tym, sięgnąłem po mój smartfon, który leżał na stole obok łóżka. Nie widzę mojego smartfona. Jestem pewien, że zostawiłem go tam, zanim poszedłem spać. Przeszukałem pod moją poduszką, ale nie mogłem niczego odnaleźć. Nie mówcie mi, że ta dziewczyna... Miałem naprawdę złe przeczucie, więc szybko spojrzałem na podłogę. Znalazłem. Mój smartfon upadł na podłogę. Ładowarka nadal była podłączona. Panikowałem, więc ciężko było myśleć racjonalnie, ale nic na to nie poradzę. W moim domu jest jakaś psychopatka. Szybko, szybko, szybko! Szybko chwyciłem mój telefon i położyłem palec na czujniku, no, tym dotykowym, wiecie, na opuszki palców. Nie wiem, jak to się nazywa. Cholera! Nigdy przedtem nie miałem problemu z odblokowaniem mojego telefonu. Moje dłonie były całe w pocie, więc może to jest problemem. Nie miałem innego wyjścia niż wpisać hasło. Wpisałem datę moich urodzin jak zawsze, ale nie działa. Czy ja popełniłem błąd? W porządku. Powinienem się uspokoić i spróbować jeszcze raz. Nie, to nadal nie działa. Co się dzieje? Nie mówcie mi, że to ona to zrobiła. O nie, moja głowa czuje się, jakby się w niej gotowało. Muszę się uspokoić. Mogę użyć tej funkcji, żeby zadzwonić w sytuacjach takich jak te. Jeżeli teraz tego nie użyję, to kiedy? Szybko nacisnąłem ten przycisk i wyciągnąłem ten cały, wiecie, panel do wpisywania numeru. Numer na policję to był... Shikun, co ty robisz? Ach. Zapomniałeś hasła. Jesteś taki niezdarny. Ha? Nie pamiętasz? W takim razie, dlaczego nie pozwolisz, żeby Yume ci pokazała? Kiedy ona pojawiła się za mną? Moje spodnie nagle stały się mokre, kiedy opuściły mnie siły. Kapanie. Żółty płyn wydostał się z pomiędzy moich nóg, kiedy moje mięśnie się zrelaksowały. Ach, Shikun. Czy ty się naprawdę zsikałeś? Złapało mnie zawstydzenie i strach. Moja świadomość zmieniła się w ciemność. Bad end. Incontinent Shikun. Czyli co, zsikaliśmy się i to jest bad end, ponieważ nas zobaczyła, choć nic z nami nie zrobiła. No trochę dziwne, ale nie oceniam. Robienie problemów mi nie pomoże.
Teraz, kiedy mam gorączkę, moje nogi są praktycznie związane i nie mogę się ruszyć. Powinienem się troszeczkę polenić. Yumemi nie wydaje się mieć złych intencji. Ona naprawdę się stara. Co ważniejsze, ona naprawdę mnie lubi, prawda? Nie ma opcji, żeby zrobiła mi coś dziwnego. Zdecydowałem się na nią poczekać, aż zrobi ten obiad. Pan Pakapan, dziękuję, że poczekałeś. Obiad gotowy. Ona pojawiła się z uśmiechem na twarzy. Wygląda na to, że skończyła robić swój obiad. Przepraszam, że tyle to trwało. Pomimo tego, że zrobiłam naprawdę dużo, musiałeś czekać tak długo. Shikun, dobry chłopiec. To jest pierwszy raz, kiedy Shikun tego spróbuje, więc troszeczkę przesadziłam. Yumemi uśmiechnęła się zawstydzona i wyciągnęła swój język na wierzch. Czy ty próbujesz wyglądać jak idolka? Jak się czujesz, Shikun? Czy masz może apetyt? Czy możesz zjeść chociaż odrobinę? Musisz coś zjeść, zanim weźmiesz leki. Inaczej będą złe na twój żołądek. Dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy. Ona jest totalnie szaloną dziewczyną, nieważne jak na to spojrzymy. Wchodzenie komuś do domu bez pozwolenia i mówienie, że z tobą chodzi. Shikun, proszę, wyzdrowiej jak najszybciej. Z jakiegoś powodu uznałem, że Yumemi jest naprawdę urocza. Ona się o mnie martwi. Ona naprawdę stara się mną zająć. Kiedy o tym myślę, zastanawiam się, czy to nie byłoby takie złe naprawdę z nią być. Zamknij oczy, Shikun. Chciałabym, żebyś odgadł po samym zapachu. Nie mogę nic na to poradzić. Próbując ją zadowolić, zamknąłem moje oczy. Świetnie, a więc co myślisz? Gorąca para uderzyła w mój nos. Robię się głodny. Ja praktycznie od ranka jadłem tylko ten chleb, więc jestem naprawdę wdzięczny, że mogę zjeść gotowane jedzenie. To pachnie trochę jak ryby, z nutką przypraw. Może to jest morskie jedzenie? Nie za bardzo lubię się z potrawami z ryb, ale ona została zrobiona dla mnie, więc byłem szczęśliwy. Grillowana ryba? Prawidłowa odpowiedź to... Zanim powiedziała cokolwiek, powoli otworzyłem oczy. W takim razie, smacznego. Ech? Co to jest? Ludzka stopa? Ona wygląda jak stopa. Niemożliwe. To musi być sztuczne, prawda? Dokładnie. To jest prawa stopa Shikun. Co? Ale to niemożliwe. Mam na myśli, moja prawa stopa jest tutaj. Skoro o tym mowa, ja nie czuję moich nóg, ponieważ są związane. Niemożliwe. Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe. Szybko ściągnąłem z siebie kołdrę. Nie było mojej prawej stopy. Bez wątpienia... Ta dziewczyna ugotowała moją jedyną, prawą stopę. I can't. Moje nogi były związane przez tak długi czas, że nawet nie czułem bólu. Nie zdałem sobie sprawy aż do teraz. Łach!
Szybko zeskoczyłem z łóżka prosto na podłogę. Nie mogę tak chodzić. Nie mogę wezwać pomocy. Ale jeżeli tutaj zostanę, to ja... Ciągnąc swoje nogi za sobą, udało mi się przeczołgać za pomocą moich rąk. Nie uciekaj. Dlaczego byś uciekał? Ty już i tak dałeś mi swoją stopę. Yumemi złapała mnie za włosy, kiedy czołgałem się po ziemi, próbując uciec. Przeziębienie Shikun jeszcze nie minęło. Ze zirytowaną ekspresją ona na mnie spojrzała. Yume nie pozwoli odejść Shikun, dopóki on nie poczuje się lepiej, dobrze? Yume mi mnie złapała i związała moje ręce za pomocą drutów. To są naprawdę cienkie druty. Być może będę w stanie się uwolnić za pomocą siły. Cholera! Muszę to ściągnąć, myślałem, kiedy siłowałem się z tymi drutami. Wtedy poczułem ostry ból. Co? Kiedy w strachu spojrzałem za siebie, odkryłem mnóstwo igieł przyczepionych do druta. Ik. Nie rób tego, Shikun. Jeżeli będziesz zbyt brutalny, twoje ręce mogą odpaść również, wiesz? Ach, czy akupunktura nie jest dla ciebie dobra? Shikun niedługo będzie zdrowy. Chociaż to tylko są igły do szycia. Ona kompletnie wyśmiewała moje desperackie starania. Hej, coś nie tak? Dlaczego wyglądasz na takiego przerażonego? Shikun, czy to możliwe, że ty nie chcesz zjeść potrawy od Yume? Nie chcę jej zjeść. Moje ręce są związane przez ciebie. Co ja mam niby zrobić? To, że nie rozumie japońskiego, sprawiło, że byłem bardziej sfrustrowany. W takim razie Yume cię nakarmi. Ona radośnie zaczęła ciąć moją świetnie przyprawioną stopę za pomocą noża. Oj, pominąłem coś przypadkiem. Nie wiem, coś tam było. Yume mi nie zwróciła na to uwagi i umiejętnie zaczęła ciąć moją stopę na małe kawałeczki. Bon appetit. W porządku. Otwórz głęboko. Nie. Ja nie chcę tego zjeść. Taka okrutna rzecz. Ja tylko po prostu sobie żyłem. Ja tylko zostawiłem moją pracę, ponieważ miałem gorączkę. To wszystko. Dlaczego ta nieznajoma mi kobieta mi to robi? Dlaczego muszę przez to przechodzić? Dlaczego? Frustracja i nieracjonalność tego wszystkiego sprawiły, że się popłakałem. Ale nikt dla mnie nie otrze tych łez. Pomimo tego, że próbowałem utrzymać moje usta w zamknięciu, to mięso zostało siłą wepchnięte w moje usta. Shikun, smakuje ci? Smak mojego własnego mięsa i krwi zaczęły rozlewać się po moich ustach. Rozlewać, rozpływać, jak kto woli. Bad end. Jej gotowanko. Świetnie. Smacznego, I guess. Okej, to teraz sobie wczytamy i polecimy po prawdopodobnie true end tej gry. Uciekamy stąd. Dobra, muszę stąd uciec tak szybko jak to możliwe. Ucieknę z tego domu, a wtedy poproszę moich sąsiadów o pomoc.
ponieważ jeżeli tutaj zostanę, nie mam pojęcia, co ta kobieta mi zrobi. Obawiając się o moje bezpieczeństwo, zdecydowałem się pobiec, zanim mnie zobaczy. Na szczęście, moje ręce były wolne, więc mogłem się rozwiązać i wydostać z łóżka. Yume mi dalej gotowała w kuchni, nucąc w dobrym humorze. Dobra, wygląda na to, że mnie jeszcze nie zauważyła. Nie próbowałem się przebrać, najpierw bezpieczeństwo. Założyłem moje buty i upewniłem się, że drzwi są otwarte, a potem położyłem moją dłoń na klamce. Nagle poczułem bardzo ostry ból na moich palcach, tak jakbym pociął się kartką papieru. Czerwone krople krwi zaczęły spływać po mojej dłoni. Ha? Przyglądając się uważnie, odkryłem, że klamka była owinięta cienkimi drutami. Te druty były pocięte tak, żeby uwięzić dłoń osoby, która je dosięgnie. Nieważne jak na to spojrzysz, to było zrobione specjalnie. Tak jakby próbowało powiedzieć, nie uciekniesz stąd. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Czy to ta dziewczyna? Dlaczego ona by to zrobiła? Ta piękna dziewczyna, robiąca coś takiego, chyba sobie ze mnie robicie jaja. Byłem takim głupcem. Nie zauważyłem tego, ponieważ się śpieszyłem i wpadłem prosto w jej pułapkę. Shikun. Usłyszałem głos za moimi plecami. Hej, gdzie ty idziesz? Niedobry chłopiec, Shikun. Odwróciłem się i zobaczyłem ją, jej uśmiech niezmienny. Nie możesz tego robić. Shikun nadal jest chory. Powinieneś odpocząć, dobrze? Ona mówiła naprawdę miłym głosem, ale ekspresja na jej twarzy naprawdę mnie przerażała. Kompletnie nie potrafię zrozumieć, co ona myśli. Co ja powinienem zrobić, żeby jej uciec? Obiad jest gotowy. Zjesz go, prawda? To z czego tym razem zrobiła obiad? Skoro dotarliśmy normalnie do drzwi, to znaczy, że nadal mamy stopę. Więc? Nie, niemożliwe. Shikun, Yume tak ciężko pracowała, żeby zrobić to dla Shikun. Gotowanie Yume, dlaczego nie spróbujesz? Myślę, że ona kompletnie już nie rozumie japońskiego. Moje słowa jej nie dosięgały. Muszę powiedzieć jej to wprost. Nie jesteś moją dziewczyną. Yume mi nagle się zatrzymała. Jest w porządku, Shikun. Nie bój się. Yume jest po stronie Shikun. Ona nigdy nie zostawi Shikun. Wiem. Ktoś cię zmusił, żeby to powiedzieć, prawda? Ponieważ prawda jest taka, że Shikun kocha Yume. Czyż nie? Nie martw się. Ktokolwiek groził Shikun, zabije ich wszystkich. Yume nie zapomniała o tamtym dniu. Shikun powiedział, że kocha Yume. Tak wiele razy. Pamiętam to. Shikun i Yume będą razem na zawsze. Zabiję każdego, kto wejdzie mi w drogę. Zabiję. Ahahahaha. Śmiech. Nagle usłyszałem przebijający dźwięk
i krew wydostała się z lewej strony piersi Yumemi. Z uderzeniem Yumemi upadła na podłogę. Ja nadal próbowałem zrozumieć, co się wydarzyło, kiedy pojawił się przede mną uzbrojony mężczyzna. Hej ty, nic ci nie jest? Ach. Zauważyłem ludzi ubranych jak JSDF, cokolwiek to jest, chodzący jeden za drugim przez okno. Ta dziewczyna dopuszczała się tutaj seryjnych morderstw. My dostaliśmy pozwolenie na ostrzał. Rozumiem. Wiedziałem. Yumemi była niebezpieczna. Wygląda na to, że byłem w samym centrum jakiegoś incydentu. Moje ciało się uspokoiło i upadłem na podłogę. Ach, rozumiem. Tak się cieszę, że to koniec. To wszystko? What? I tyle? A? Serio? Nie. A gdzie jest backstory? Czy to naprawdę się zakończyło w tak drętwy sposób? I nie wiemy nic o niej? O sobie? Żadnego backstory? Żadnego powodu, dla którego to robiła? Nie wierzę w to. Po napisach końcowych na pewno coś pokażą. Chociaż, kurczę, to w sumie nie jest chyba gra od Sharon. W sensie, wiem, że tam pisze, że to jest gra od Sharon, ale słyszałem, że Sharon tworzyła też gry we współpracy z innymi ludźmi. I wtedy w sumie gra należała do kogoś innego, a Sharon po prostu rysowała postacie i tak dalej. Nie wiem, czy ten tytuł nie jest jednym z nich. No nie wiem. Bo w sumie tak poza postaciami to cała reszta też wygląda podobnie do gier Sharon. Mały chłopiec i dziewczyna szli razem pod zachodem słońca. Poszli na spacer w drodze ze szkoły. Ta dwójka ze sobą rozmawiała. Chłopiec machał gałęzią dookoła i bawił się, wyrywając pobliskie rośliny. Hej, Shikun. Czy Shikun ma kogoś, kogo lubi? Nagle dziewczyna powiedziała parę słów. Chłopiec wyrzucił gałąź i podszedł do dziewczyny. Ja lubię ciebie, Yume. Nagle ona nie była w stanie zrozumieć jego słów, po czym powiedziała to delikatnym głosem. Hej, Shikun. W takim razie... Zawstydzona powiedziała to zawstydzonym tonem. Kiedy Yume stanie się starsza, czy ty ją... poślubisz? Kiedy dziewczyna to powiedziała, chłopiec na chwilę się zatrzymał. Oczywiście, to obietnica. Naprawdę, tak się cieszę. Kiedy była przejęta radością, dziewczyna odwróciła swój wzrok od chłopca. Odrzucona przez własną rodzinę i wychowana przez ludzi, którzy nie byli z nią powiązani krwią, ona musiała zachowywać się... Mikli? Nie wiem? Może ostrożnie. Ona musiała patrzeć na twarze ludzi, zanim cokolwiek robiła. Te parę słów, które wymawiała, padały głównie w trakcie zajęć. Jedyny czas, kiedy mogła się zrelaksować, to kiedy wracała z tym chłopcem z innej klasy. On był jej jedynym przyjacielem. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że ten chłopiec i dziewczyna za parę lat dorosną na zupełnie innych ludzi. On nawet nie miał pojęcia, jak bardzo te dzisiejsze wydarzenia
wspierały tę cichą i nieśmiałą dziewczynę. Moje serce, które biło tak mocno do tej pory, było już całkowicie wyczerpane. Ono bardzo delikatnie biło. Wkrótce to serce się zatrzyma, a życie Yume się zakończy. Chciałam powiedzieć Shikun. Chciałam powiedzieć mu swoje ostatnie słowa. Yume chciała umrzeć, ponieważ nie miała niczego, niczego niż złe rzeczy, cały czas. Moje oczy nie widziały światła. Wiedziałam, że zbliża się koniec. Dokąd on poszedł? Czy on naprawdę myślał, że Yume jest nieznajomą? Pomimo tego, że nareszcie cię spotkałam, ale dzięki Shikun, Yume mogła żyć aż do dzisiaj. Ponieważ ona miała przyszłość z Shikun, Yume mogła wytrzymać każdy problem i okropne słowa ze spokojem. Wszystko, ponieważ Shikun tu dla mnie był. Obecna Yume powstała przez Shikun. Więc nawet jeżeli Shikun o mnie zapomni, to nic. Yume była szczęśliwa, że mogła zobaczyć go zdrowego. Gdybym tylko mogła zobaczyć go jeszcze raz, na własne oczy. Po prostu to mnie uszczęśliwi. Shikun. Tak się cieszę, że cię poznałam. Hej, Shikun. Gdyby to wszystko było po prostu snem, czy to nie byłoby nawet lepsze? True end. Przysięga Yume. O rany, to było takie dziwne. Okej, to faktycznie była bardzo krótka gra, aczkolwiek, no, nie wiem co mam powiedzieć. Naprawdę. O ile stare gry od Sharon miały bardzo dużo sensu, bo mieliśmy zazwyczaj zabijanie na zasadzie zazdrości, tak tutaj zostaliśmy zabici, bo tak. Chyba, że czegoś nie zrozumiałem. Bo ona jest w nim zakochana i wiadomo, przeszła przez jakieś tam złe rzeczy, zmieniła się w psychopatkę, ale żeby do tego stopnia, że karmić swojego faceta marzeń własną jego stopą? No nie wiem. Może tak działają kobiety psychiczne? Nie miałem jeszcze styczności aż z tak psychicznymi kobietami, ale jeżeli ktoś miał, to naprawdę współczuję. Pamiętajcie, żeby uważać, z kim chodzicie, drodzy widzowie. W każdym razie z mojej strony to tyle, to była dość krótka i w miarę przyjemna gierka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby dołączyć na serwer Discord. Nigdy nie przestanę wam tego powtarzać, bo cholernie bym chciał, żebyście dołączyli. No i jeżeli macie jakieś inne krótkie gry do polecenia, to tam również możecie to zrobić. Macie specjalny kanał do polecania gier, come on. Do usłyszenia i cześć!